kochani, witajcie w pierwszym vlogu w nowym roku 2020. W ogóle jak to świetnie brzmi, 2020 po angielsku. Wczoraj wróciliśmy z gór. Ja dopiero wstałam, dosłownie dopiero wstałam. Nie wyglądam jakoś super pięknie, a wręcz przeciwnie, właśnie mam zamiar nałożyć Olaplex na włosy, więc poczekajcie sekundę, muszę je tylko zwilżyć. No dobra, już jestem. Więc nie mam makijażu, mam mokre włosy, będę nakładać za chwilę odżywkę Olaplex, który znacie dobrze. Ale jest piękne słońce. Wczoraj wróciliśmy późno wieczorem. Zdążyłam tylko zmienić pościel na czystą, bo zawsze jak wracam do domu po podróży, to muszę mieć czystą pościel. Odkurzyć trochę, bo u nas w domu niestety strasznie się kurzy. Powiem wam, że jak nas nie ma, to na dłużej, to na podłodze widać masakrę. Nie wiem, skąd to się bierze, ale jest dramat. Wstawić jedno pranie. I zaczęliśmy oglądać nowy sezon You. I poszliśmy spać. I dzisiaj wstałam w tak dobrym humorze. Tak w ogóle wypoczęta, pozytywnie nastawiona i zadowolona, że się do was odzywam, wyglądając tak, jak wyglądam i robiąc to, co robię. Ale taki będzie 2020 na kanale Szusz. Taki normalny, zwyczajny. Właściwie nie, jeszcze bardziej normalny, jeszcze bardziej zwyczajny, bo wiecie, że zawsze chciałam, żeby mój kanał taki był. No, czy ja nie mam za to tego? Nie się zagaduję. I takie były początki YouTube'a i YouTube się zmienił na taki mega wygładzony, wyreżyserowany, piękny i tak dalej. A ja chcę, żeby było tak po prostu normalnie, bym sobie z wami rozmawiała, jakbym tu była z koleżanką. I tak też właśnie zaczynam pierwszego vloga. Znaczy, no może to nie jest pierwszy vlog nagrywany w 2020, bo nagrywałam przecież vlogi z Nerd, ale pierwszy vlog domowy, z którym wracam do was. O, dobra, i mamy kitkę. Wyglądam jak łysa, pięknie. I powiem wam, że super mi zrobiła ta przerwa. Ja kiedyś w ogóle nie robiłam. Kiedyś nie robiłam w ogóle czegoś takiego jak przerwa na YouTubie. W tym roku nauczyłam się, że fajnie sobie dać czas na odpoczynek. Zrobić przerwę, zatrzymać się. Nie pamiętam, kiedy ostatni film się pojawił. 7 czy tam któregoś grudnia. Dzisiaj mamy 7 stycznia. Nie wiem, czy pierwszy vlog się dzisiaj pojawi. Czy będę miała czas go zmontować? Chciałabym ogarnąć dom i zająć się wszystkim, co mam tutaj po przyjeździe, więc zobaczymy. Ale tak, chcę, żeby ten rok tak płynął w swoim takim naturalnym tempie. Nic na siłę. Naprawdę. I pokażę wam coś, co dostałam. Nie w sensie, że zostało mi przysłane, tylko już nie pamiętam, z którymś chyba zamówieniem z Cult Beauty, albo w tym pudełku Lidii Ellis Millen to było. Nie pamiętam, ale w jednym chyba z tych dwóch rzeczy było The Ordinary. Pokażesz się tak. Które ostatnio jest dosyć popularne na YouTubie. Nigdy wcześniej nie używałam ich produktów. To jest AHA 30% plus BHA 2% Peeling Solution. 10-minutowy przepraszam, peeling po prostu. On ma taką ciekawą formułę. Trzeba uważać, żeby sobie niczego nie poplamić, bo potem tego niczym nie spierzecie. Bo on ma taki krwawy kolor. Widzicie? I ja czytam różne i słyszałam opinie, że to po prostu tak mega peelinguje tą skórę i mega ta skóra po tym schodzi. Słuchajcie, ja już wam wspominam, miałam bardzo grubą skórę, bardzo, bardzo odporną na takie rzeczy i bardzo rzadko się zdarza, że cokolwiek sprawia, że mi, wiecie, chociaż minimalnie skóra schodzi.
Natomiast powiem Wam, że widzę, już go używałam 2 albo 3 razy przed wyjazdem. Wiadomo, że w górach takich ekstremalnych rzeczy nie używałam, ale naprawdę ta skóra jest taka fajnie odświeżona, napięta i widać, faktycznie widzę efekt po tym produkcie. Natomiast nie widzę żadnego tłuszczania się, ale tak jak mówię, u mnie nawet po takich zabiegach gabinetowych, które na przykład u moich koleżanek sprawiają, że po prostu schodzi im połowa twarzy, to u mnie nawet pół skóreczki nie schodzi. No niestety, niestety. Ale mam właśnie bardzo taką grubą skórę. O, i widzicie, to wygląda trochę jak dermapen, jakbyśmy miały jakąś krew na twarzy, trochę przerażające, nie? No i nie można tego trzymać dłużej niż 10 minut, trzeba pilnować tego czasu, natomiast mnie to, mimo że mam skórę wrażliwą, a teraz jeszcze wiecie, wróciliśmy z nart i moja skóra jest no mega w ogóle przesuszona, nie wiem jak to się stało, ale jest tak przesuszona, że wszystko co nakładam, każdą pielęgnację dosłownie pije z mojej twarzy. Do tego oczywiście jest zaczerwieniona, odmrożona, jak to po nartach. Ale nic mnie nie szczypie, nic mi się nie dzieje, nie podrażnia mnie ten produkt. Jak zmywam twarz, to jest taka ładnie właśnie oczyszczona, wygładzona, ale nie ma żadnego jakiegoś podrażnienia. Więc tak, kochani, powiem Wam, że wracam mega wypoczęta, mega pozytywnie nastawiona i dzisiaj rano, tak jak mówię, pierwsze co zrobiłam, to sięgnęłam po kamerę, żeby się do Was odezwać, mimo że nie wyglądam najpiękniej, pewnie tam widać w ogóle bałagan w tle. No cóż, ale było cudownie, naprawdę. Ten wyjazd, możecie zobaczyć, bo w tym momencie pewnie już są wszystkie vlogi na kanale, więc dawno, dawno tak nie odpoczęłam, tak psychicznie, bo fizycznie się czuję mega wymęczona. Nartach. Już pod koniec naprawdę nie miałam siły jeździć. Ale psychicznie to był taki totalny reset. Totalny. Totalny. Rewelacja. No i tak, może nie będę już więcej Was straszyć tym wyglądem. Zacznę tutaj ogarniać w domu to, co mam do zrobienia. Myję włosy, zmyję to i pokażę Wam się. Przepraszam, ale... coś tracę głos. Pokażę Wam się w wersji bardziej, jak to się mówi, takiej przystępnej dla ludzi i wtedy Wam opowiem więcej. Także ja zmykam. Widzimy się, jak już będę troszkę lepiej wyglądać, ale witajcie w 2020, w pierwszym domowym vlogu. Hej, hej, wracam do Was już ogarnięta. Powiem Wam, że prawie przez cały wyjazd się nie malowałam. Może kilka razy mi się zdarzyło. Ale to też dlatego, że... no wiecie, właśnie wiele razy Wam wspominam o tym, ale moja buzia bardzo źle znosi narty, wiatr, mróz i tak dalej, także... ale tym razem nie było tak źle. Myślę, że to dzięki temu serum od Zelensa. To naprawdę nie jest tak źle jak zazwyczaj. Chociaż też prawda jest taka, że nie było aż takich mega mrozów, coś mi się tu włosy zawinęły, jak zazwyczaj są. I prawie już nie mam rzęs. Tak, jutro idę na uzupełnienie i też idę na taką drobną korektę. Co mi jest z tymi włosami? Co, ułożyłam sobie, wysuszyłam, ułożyłam, ale było jeszcze delikatnie wilgotne i za czasami jak... je zakładam za uszy, to potem mam, o tu widzicie, taki odgniot. Więc tak. Więc tak, nie było aż tak zimno. Natomiast skórę mam teraz po wyjeździe tak suchą, gdzie normalnie moja skóra nie jest sucha, jest raczej mieszana. Powiedziałabym, że jest taka normalna na policzkach i tutaj w strefie ta lekko przetłuszczająca się. Bardziej mieszana, ale ta, która jest tutaj, to nie jest skóra sucha, tylko normalna. A teraz mam tak suchą skórę, że normalnie koniec. I usta mam tak wysuszone, ja nigdy nie używam żadnych balsamów do ust.
A teraz po prostu cały wyjazd tylko malowałam pomadką ochronną i dzisiaj sobie nałożę tylko błyszczyk. A powiem wam, że te błyszczyki z Charlotte Tilbury też bardzo fajnie nawilżają i odżywiają. Więc jeżeli macie problem z takimi spierzchniętymi ustami, to też naprawdę fajnie dają radę. Nie mam spierzchniętych, ale mam takie mega suche. I to jest ten błyszczyk, który jakoś sobie przed świętami chyba zamówiłam. To jest Portobello Girl. On jest taki zupełnie naturalny. O, no i też właśnie przez to, że nie mam rzęs, to pobawiłam się chwilę tą paletką. To jest Fenty Beauty. Zobaczcie. Jakie fajne kolory, w ogóle jakie ładne opakowanie, takie minimalistyczne. Podoba mi się. Trochę takie w stylu tych kosmetyków Kardashianek. Ale fajne takie. Minimalistyczne, o, tego słowa mi zabrakło. I to jest paletka, która się nazywa Snap Shadows Free 3, trójeczka Deep Neutrals. O, tak wygląda pudełeczko. I tu jest napisane, że to jest super rich color, easy to blend. A, palette snap together, pair your faves, czyli można... własna kompozycja palety cieni do powiek. Bo to dzisiaj... dzisiaj do mnie przyszło, ale nie było żadnej ulotki, więc... czy tu się układa? Ale nie, tu są normalnie kolory... kolory są z tyłu. I na pudełku też, ale może między sobą można mieszać te paletki, bo tutaj nie widzę, żeby się dało wyjmować te kolory. Nie, myślę, że to jest po prostu taka paleta. I faktycznie powiem wam, że bardzo ładnie się blenduje. Ja użyłam tego i tego, a to są koloru, a to są dosyć ciemne kolory. I tak na szybko je tylko roztarłam, bo chciałam zobaczyć, jak to wygląda. I naprawdę spoko. I jeszcze tutaj mam dwie fajne rzeczy. To jest, słuchajcie, pędzelek, którego jeszcze... nie używałam, nie rozpakowałam. O, też ładny. Bardzo ładnie wygląda. Otóż się. Zaraz wam pokażę, jaki tutaj jest hitowy gadżet do tego pędzla. To jest pędzel eyeshadow numer 240. Bardzo, bardzo mięciutki. Mega przyjemny. A do tego jest coś takiego, zobaczcie. Już sobie to otworzyłam. Czy aparat to pokaże? Chyba mam ostrość. I to jest Dry Brush Cleaning Sponge. I zobaczcie, jest takie, ja mam chwilę na punkcie takich maleńkich rzeczy. Jest malutkie pudełeczko. Taka puszeczka. I tutaj macie coś takiego i możecie sobie ten pędzel w tym czyścić między kolorami. Czad. Żeby, wiecie, jednym pędzlem zrobić cały makijaż. Czy to jest czymś nasączone? Nie wiem. W każdym razie idea jest taka, że pomiędzy właśnie tymi kolorami możecie sobie w tym pudełeczku czyścić pędzel, żeby jednym pędzlem zrobić cały makijaż. Tak sądzę. Tu jeszcze są fajne dwa takie brokatowe te kolory. Ale zobaczcie, to jest tak napigmentowane, że wow. W ogóle mi się nie osypał ten pigment, to też jest szokujące, bo zazwyczaj się sypią te pigmenty i lepiej je nakładać palcem. No, pięknie to wygląda. Fajnie, prawda? Ja rzadko maluję oczy już cieniami. Ale na jakieś wyjście. To czemu? Czemu nie? Bardzo fajnie. No i dobra, zobaczymy teraz. Ubrudziłam ten pędzel, zobaczymy, czy to działa, czy to się zczyści. Trochę taka, trochę nie. No
tak, ale generalnie już to nie jest tak czyste, że to jest umyty pędzel, natomiast faktycznie już nie ma na nim koloru i można nabierać następny, także w podróży całkiem spoko gadżet. No tak, nie ma nic na tym. Spoko. Więc tak, cały dzień w sumie dzisiaj z Tomkiem sprzątaliśmy mieszkanie i jeszcze nie doszliśmy do końca, ale już zdecydowanie go widać. I tak jak Wam mówiłam, jestem pełna energii, pozytywnych emocji, pozytywnej energii do działania wszystkiego, także tak jak mówiłam, dobrze bardzo mi ten wyjazd zrobił. To nie wiem. I co? Aha, zaraz Wam jeszcze pokażę, bo mam takie mini zakupy z Demu i mini zakupy z Emprise'a. Jakieś tam drobne rzeczy, które przywieźliśmy, nic takiego wielkiego. Głównie jakieś rzeczy takie z Demu, wiadomo, do domu. A jakieś tam przywieźliśmy sobie wina, no takie różne rzeczy, giery takie, które ja bardzo lubię. A parę rzeczy właśnie z Demu, parę rzeczy do jedzenia, więc zaraz Wam nagram haul. No i tak właściwie, witam Was w nowym roku. Ten vlog taki dzisiaj jest właściwie rozruchowy, bo tak jak mówię, sprzątamy całe mieszkanie. Ja już nie wiem, które pranie robię. Standardowo po przyjeździe. No tak, już mam totalne resztki rzęs i tu mi już coś wypada. Jutro idę właśnie, idę na rzęsy i na... Wiedziałam to w końcu czy nie? Nie wiem, już sama się namotałam. Na korektę permanentnego. Taką delikatną. Tutaj z tej jednej strony, teraz tego nie zobaczycie, bo mam pomalowane te drzwi, ale z jednej strony ten począteczek mi się za każdym razem, kiedy robię permanentny, bardziej wyłuszczam. Może jeszcze delikatnie, ale tak naprawdę bardzo delikatnie jeszcze bym je troszeczkę pokrubiła tutaj na dole. Ale nie wiem, to zobaczymy, muszę to skonsultować, czy to jest dobry pomysł. I tak, musimy też zrobić jakieś zakupy spożywcze, bo mam pusto w lodówce. Już jest dosyć późno, ale mam ochotę na jakąś zupę. Nie wiem, czy dzisiaj nie będzie dzień pomidorówki. Bo nawet Tomek jakoś teraz na wyjeździe zaczął jeść zupy. Tam było dużo takich pysznych zup. Więc jak się schodzi po stoku takim zmarzniętym, zziębniętym, to tak fajnie. Fajnie zjeść coś takiego ciepłego. Więc albo możemy spróbować zrobić taką zupę, jak jadłam na stoku tą ziemniaczaną z parówką. Może na coś takiego by się Tomek dał namówić. Więc może coś takiego bym zrobiła, więc musimy jechać na zakupy. Mieliśmy jeszcze rozebrać choinkę, ale zdecydowanie już nie zdążymy tego zrobić. Jutro mamy sporo do załatwienia, taki dzień poza domem, także dzisiaj, wiecie, taki dzień dzień ogarniania. A i właśnie zostały przyznane Złote Globy i bardzo dużo nagród, w tym chyba i serial, i aktorka grająca główną rolę dostała za Fleabag, który już Wam polecam. Jest no rewelacja, musicie to zobaczyć, naprawdę jest świetny. A druga rzecz to wspaniała pani Maisel. Mervey jest Mrs. Maisel, jest po angielsku, a po polsku Wspaniała pani Maisel, jakoś tak. No i to jest też świetny serial. Właśnie przed świętami oglądaliśmy drugi sezon, został nam jeszcze jeden ostatni odcinek. Przepiękny, przepiękny, śmieszny. I ja nie lubię serialów komediowych, ale to nie jest taki typowo komediowy serial, bardzo Wam polecam. Dziejący się w latach 50., 60. w Stanach Zjednoczonych, przepiękny również pod względem kostiumów, charakteryzacji, wnętrz. No naprawdę przepiękny i fajny i dla oka, i naprawdę też taki mądry, ale zabawny. Także bardzo się cieszę, że właśnie te dwa seriale dostały tyle nagród, bo bardzo im kibicowałam, a Fleabag, mam wrażenie, jest taki niedoceniony, jakoś się o nim nie mówiło wcześniej. Ale też będziemy musieli przejrzeć właśnie te nagrody ze Złotych Globów pod kątem tego, czy może jeszcze czegoś ciekawego nie widzieliśmy. Dobra, ja się zbieram, idę Wam pokazać na szybko nasze zakupy, potem Wam pokażę, co mam na sobie, bo dawno nie było outfitu.
codziennego. I zmykamy. Więc dobra, pokazuję wam, co przywieźliśmy. To się ukaże, to już się nagrywa, więc... No jak się ukaże? Ćwiczę. Ćwiczę, bo zasprzątałem się i twarz mi się została po prostu, nie odzywałem się długo. Dobrze. Cześć i czołem! Witajcie w nowym holu Lwa i Słonia! To jest słoń... A to jest lew. O to chodziło, dobrze. Tak. To może ty pokażesz zakupy Zemprise. Zemprise. Dobrze, jedziemy zakupy Zemprise'a. Co my tu mamy? Losujemy. Tadam! Pierwszy nasz zakup, ponieważ bardzo lubimy, ale to bardzo, bardzo lubimy we dwójkę purę. Pire. Jak mówi Magda Gessler, purę. Purę. Więc kupiliśmy sobie takie oto purę. No i nie wiem, co można więcej powiedzieć o tym purę. Jest spróbujemy, bio. Ale dobre są te, bo jest. Smakują nam te... Kubeczki z... To mi się bardzo podoba. Będzie? Co tam jest? Nie, musisz moją twarz zasłonić obok. Nie da się. To jest napisane Kartoflen aus Deutschland. Z niemieckich kartofli będzie na pewno pyszne purę. Dalej losuję. O! Miks Knora. Kaiserschmarren. Ohne Rosinen, czyli bez rodzynków, słuchajcie. Tak. No cóż, danie to nam zasmakowało u nas w hotelu. Możecie sobie zobaczyć, już są vlogi, naprawdę super. To można też super zrobić samemu. Ja już super. Słyszę te komentarze. W ogóle co tu jest w składzie? Nie ma składu? Jest cukier, masło. Wszystko to, nie co wiem, lubimy. Co jeszcze. Ale w każdym razie oczywiście, że to można samemu zrobić, bo to jest generalnie taki omlet, ale stwierdziliśmy, że sobie kupimy. Ułatwimy zadanie. Że wszystkie zadanie. Komentarze, które nam piszecie, że można zrobić samemu, oczywiście, ale po co, z jakiegoś powodu kupiliśmy tak. Torebeczkę. Nawet dwie torebeczki. Nawet dwie torebeczki. Tak, zabierzemy sobie na Mazury, nie będziemy musieli ten, tylko zrobimy tak. To z premiksu. A co tam? Tak. Można? Może. To tak zrobimy. No. I tu jeszcze lew wynalazł do tego sosy. Tak jest. O, sosę. Bo to najlepiej smakuje z waniliowym sosem, słuchajcie. Tak, i oni mają pyszne te sosy. I kupiliśmy po prostu takie, nie wiem czy u nas, ja nie widziałam czegoś takiego, żeby u nas Doktor Edgar, ale to jest właśnie taki sos, jak jest do sztrudla zawsze podawany. No dobrze, dalej słoń sobie kupił lokery. To jest akurat włoska marka, ale jest to bardzo pyszne. U nas czasami też się zdarzają. To są cukierki. Baci. Też włoskie, to i dla to mamy. Jest włoska produkcja również. Ja mam mail. Ale one są niedostępne, ale są bardzo czasami dobre. Się no? Gdzieś chyba też widziałem. Tak, widziałem. Kupiliśmy kawę do naszego ekspresu. Nowego, na Mazury. Tak, możecie zobaczyć w prezentach słonia, jaki piękny ekspres dostał. Co dalej? Kupiliśmy o. Lew to lubi, to są ciasteczka. Takie to są ciasteczka w czekoladzie, niby nic, a jednak. Naprawdę bardzo, bardzo dobre. Napoli, one też są chyba włoskie. O, widzisz. Nie, no niby to jest wyprodukowane w Austrii. Dobrze. Co my dalej kupiliśmy? A, musztardy. Ponieważ te musztardy są pyszne. A austriackie musztardy są przepyszne, więc... I kupiłam, zobacz, taką chamską wurstel z Polską, jak ja najpierw mać. A, będzie super. I'm from Austria, original Wiener. Także mamy zapas... Mamy zapas musztardki. Co my tu jeszcze mamy? To co my mamy? A, to jest sos holenderski, też z premiksu. Też z premiksu sos holenderski, dokładnie. Kto by się tam męczył i robił sos holenderski? No my ostatnio robiliśmy. No właśnie. Ale jak zobaczył to... Jak to się nazywa? A, to jaj Benedykta. To jaj Benedykta. Coś jestem jakiś taki... Zarzutki jestem. No, jeszcze jeden sos. Jeszcze jeden sos. To jest czekolada alpejska, bio, z krową. Jest taka śmieszna krowa. Ale coś hałasuje, jakiś... Samochód jakiś zepsuł się. Fairtrade i tak dalej. I słoń sobie jeszcze kupił parówkę w tortilli. Nie, to jest kabanos w tortilli. Kabanos w tortilli.
Tak, z cyklu ciekawostki z Emprise'a. Ciekawostki z Emprise'a. Kurde, zobacz, to też jest w Daiquiri. Tu mamy jeszcze. Jak to jest możliwe. A, jeszcze sobie kupiłam, nie wiem czy kojarzycie, jest taka marka Darbo w Austrii. Oni mają dżemy, miody i wszystko jest bardzo dobre. I tutaj jest z Tyrolu sok malinowy, a ja bardzo lubię piwo z sokiem malinowym. Tu jeszcze. A ten jest jakiś taki lepsiejszy ma być niż taki nasz cukrowy. Krzywo strasznie jest ta etykieta, teraz zobaczyłam bardzo, nie lubię jak coś jest krzywo. Zobacz, to jest niesymetrycznie przyklejone, no. Czekaj, jest tu jakiś adres? Jest. Myślajmy zaraz. Skargę. Tak jest. Nieważne, no. I tak w sklepie każdy artykuł, rozumiecie? No, mamy jeszcze, kupiliśmy sobie glühwein. Glühwein. Ale właśnie niektórzy mówią glühwein, wiecie? A niektórzy gli. I to jest oryginalna tyrolska receptura. Tak. Nie próbowaliśmy, więc nie wiemy. Słuchaj, sobie jeszcze kupimy mozzarty. Mozzarty są super, jak będziecie, tylko bierzcie ten waniliowy, jest najlepszy. Jeżeli lubicie likiery. To jest taki likier. Bardzo dobry. Zobaczcie, tu jest płyn do prania z demów w daiquiri, bo wszystko było w daiquiri. Dlaczego? Czego to jest w daiquiri, Lew? Oblałeś daiquiri na pewno, jak niosłeś. Nie, ten by cały się lepi. Wasz Schimmel. I to też jest, widzisz, to było mokre, bo to jest też w daiquiri. Wasz Mittel. To też jest w daiquiri. A to co to jest? Są chusteczki do suszarki, ale my ich używamy, żeby wkładać do naszych rzeczy, bo czujesz jak to pachnie? Super to pachnie. Naszych rzeczy na intensywnie. No. A, jest napisane intens. Może bardzo to jest fajne. No to też jest w daiquiri. Dla sushiego. O, cztery, dla sushiego. Cztery porcje to jest... Sushi, jak nas oglądasz, to przyjdź. Ser, stek z serem. Bardzo też, kurde, no to się leki, no lew. No ty ja nic nie robiłem, to ty piłeś daiquiri, ja piłem tylko. Ale ty nosiłeś i rozlewałeś. Więc cztery paczuszki. Ktoś mi pisał, że w Polsce chyba w Kakadu można to kupić. To jest fajne, zobaczcie, to są też w daiquiri. Chusteczki do samochodu, takie, że sobie wsadzacie tam w boku, z boku w drzwi, gdzie jest akurat takie miejsce. I potem tu się wyjmuje. Naprawdę to jest spoko i dużo tu jest tych chusteczek. Dwa kremy lwa w daiquiri. To kremy lwa? No tak, lwa. To kremy lwa. For extremely sensitive skin. To dla lwa? Jestem ekstremalnie sensitive. Sensitive. I nasze ulubione żele do pod prysznic. Wycofali pianki, wiecie, masakra. Może akurat w tamtym demie nie było. Kupiliśmy taką, już w dwóch nie było. Kupiliśmy taką podróbkę, ale ona nie jest wcale taka dobra. To też dlatego jest tylko jedną. A to jest co? Ultra sensitive. A to może być fajne, bo jak jeszcze kupiłam, to jest bezzapachowe i tak dalej, to naprawdę było spoko, więc myślę, że tego mamy więcej. Ten jest bardzo fajny, ten już mieliśmy. I wzięłam jeszcze... Wanilia i kokos. Super. Jeszcze wziąłem, to jest chyba taki antybakteryjny do kuchni, tak mi się wydaje. Cytrynowo-miętowo-melisowo. Kishen to jest kuchnia? Kishen. Oczywiście też jest w daiquiri, no muszę wszystko potem umyć. No. Weźmy, przyjmijmy, że wszystko jest w daiquiri. I to jeszcze mamy świnki. Świnek wam tak dokładnie chyba nie pokazywaliśmy, ale to są te świnki marcepanowe, które trzeba zjeść na Nowy Rok i to jest na przykład dla naszych znajomych, bo kolega gra w golfa i to jest, nie chcę się zaostrzyć, patrz. To jest piłka golfowa, nie kulka. Tu jest taka tradycyjna świnka. Tu jest muchomorek mazurski. Tu jest pan, który idzie na ryby dla drugich znajomych. A tutaj nie wiem, dlaczego tak dużo ich mamy, dla kogo tu jeszcze jest, dla rodziców. To są dwie świnki. To może do lwa je wsadzimy, mamy już lwa marcepanowego. No, lwa też trzeba zjeść, lew też przynosi szczęście. I tu jest też taka tradycyjna. A ty zjadłeś swoją świnkę? Nie, ja zjadłam z tobą na pół, przecież vlogowaliśmy to. O Jezu, ta jaka jest śmieszna. No, to jest prawdziwa gruba świnia. Prawdziwa gruba świnia, więc jak ktoś zje, to będzie dużo szczęścia miał. O, zobaczcie, jaka prawdziwa gruba świnia na pomyślność marcepanowa. Strasznie słodkie to jest.
Także wszystko? Wszystko. 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 To idziemy teraz do Biedry. Lew powiedział, że zje zupę z parówką. A to dzisiaj już będzie ta zupa z parówką. No a kiedy? A co planowałeś dzisiaj zjeść? Już wczoraj to zjadłeś. Po przyjeździe. Jeszcze raz pizzę będziesz jadł? Nie? No dobrze. To zwijka. Dobra, to jeszcze na szybko wam pokażę, co mam na sobie. I to jest nasza kremowa tunika, na pewno kojarzycie. Do tego mam leginsy z Hemu i różowe, może tak zrobimy. Różowe aksy, które wam już pokazywałam. I do tego założę sobie różową czapę, bo jest w ogóle przymrozek na zewnątrz, powiem wam. O. Więc biorę też puchowy płaszcz i do tej czapki do kompletu jest szalik, który można sobie różnie wiązać, a ostatnio lubię go wiązać, o tak, i wtedy jest w nim ciepło, nie zmarznie mi gardło, znaczy nie zmarznie mi szyja, a nie przeziębi mi się gardło. Dobra, będzie szybki food haul z Biedry. Lew wziął lasagne, persil do prania. Nie widzę, on jest do kolorowych czy do jakich? Chyba obojętne. Nie ma nic napisane. Bobini dla wrażliwej skóry lwa oraz kuleczki Lenor do rzeczy narciarskich. Nie, to jest do rzeczy narciarskich. Green tea and lemon twinings. Pierwszy raz taką zobaczyłam i myślałam, że spróbuję. Tutaj kupiłam coś takiego, taki zestaw, Tefala. No łopatka, dwie łyżki i trzepaczkę. Zestaw czterech akcesoriów. Ja kiedyś chyba z cztery lata temu były w Biedronce takie zielone. Zresztą mogę wam pokazać. O, nawet tutaj takie mamy i one nam się świetnie sprawdzają, także jeżeli potrzebujecie akurat jakieś, wtedy one były na sztuki sprzedawane w Biedronce i to są moje ulubione łyżki. Jeszcze tu mam dwie takie szpatułki, dwie łyżki, są ekstra naprawdę. Także jeżeli potrzebujecie, to polecam, a ja je sobie wezmę na Mazury. Ile one kosztowały? 27 zł? Jakoś tak. 27,99. No proszę. Wzięłam do zupy, którą zaraz będę gotować, pomidorowej na ostro, inspirowanej zupą z parówką ze stoku na lodowcu Kitzsteinhorn. Więc mam ziemniaki i mam takie serdelki, szynki. Resztę, a tu jeszcze wzięłam takie zioła do drobiu, mnie zainspirował, więc może trochę dodam do zupy. Tutaj mamy żywiecką i myśliwską do kanapek. Ja wzięłam sobie taki serek kaszepski z czarnuszką, dojrzewający. On jest taki niby biały, bardzo dobry jest ten ser. Ja już go kiedyś jadłam, także pomyślałam, że sobie wezmę masło. I tutaj mamy tak, banany, bo będę robić sobie moją kokosową owsiankę na jutro. Więc wzięłam do niej banany, bo jakoś, wiecie co, chyba mi się przejadły borówki ostatnio. W ogóle nie mam ochoty na borówki, nie wiem co się stało, tyle lat jedzenia borówek. Nie śmiej się, przestały mi smakować. Wziąłam sobie grana padano, bo tutaj wziąłam tak, romantika, tak. Miks młodych listków. I to akurat będzie takie na dwa razy jak dla mnie. I to jest fajne, taki mini miks warzyw. I tutaj są małe pomidorki, małe ogóreczki i papryczki. Bardzo to jest dobre i ja sobie właśnie mieszam to z połową takiej mieszanki, jakiejś liści, sałat, rukoli, obojętne, proszponki.
i na toście, do tego robię taki sos à la vinaigre i na to ścieram grana padano i jest pycha. Tu mamy bagietkę, ten chleb taki kwadratowy, który ja zawsze kupuję i lubię, i ręcznik papierowy. A i tu jeszcze chciałam Wam pokazać dwie rzeczy, które przyjechały z Austrii, pojadą na Mazury. To są dwa kubki, które kupiliśmy na stoku i one są metalowe. Czekajcie, to Wam pokażę. I tu jest Zalbach Home of Lasik. Tak wygląda. I jeden jest czerwony, a drugi jest, nie wiem, czy jedną ręką go otworzę, drugi jest biały. Więc będziemy mieć, jakbyśmy chcieli jakąś kawę wypić na łące albo grzane wino gdzieś na zewnątrz. O, stwierdziła mi, że to będzie taka fajna pamiątka. Lew ma czerwony, ja mam biały. Także to tyle, jeżeli chodzi o zakupy. Ja się zabieram za gotowanie zupy. A więc jest Joanna Lew. Mhm. I drodzy widzowie, pomidorowa zupa z ziemniakami i parówką. Mam nadzieję, że lubisz ostre, bo wyszło bardzo ostre. Bardzo lubię ostre. No zaraz sprawdzimy, czy nie kłamiesz. Zamień miseczkę. Możesz podtrzymać aparat, bo mi zaparował, jest taka gorąca. Nasza kolacja, obiadokolacja. Śniadanie, obiadokolacja. Śniadanie, tak, bo dzisiaj jeszcze nic nie jedliśmy. A to jest, wiesz, ze słonia pomidorów. No. Z czego się śmiejesz? Z pomidorów. Dlaczego? No, jak sobie przypomnę, ile z tym było. No było, ale będzie pyszna zupa teraz. Dobrze, ja już dziękuję. Dobrze. Nie masz ochoty na ostre jednak? Mam, bardzo, bardzo. No dobrze, ale zobaczymy, czy lubisz ostre. Na pewno jest pysznie. Nie kłam, powiedz prawdę. Jaka poezja. No powiedz prawdę. Ty nawet lew zup nie lubisz. Mogę w niej zanurkować? No powiedz Mogę prawdę. Mogę się w niej wykąpać? Pyszne. Dobra, muszę wyłączyć aparat, bo lew nic nie powie. No mów! No pyszne. Nie za ostre? Nie. Nie jest to dla Ciebie za ostre? Nie. Naprawdę? Pysznie. Kłamie. A więc przychodzę się do Was pożegnać. Lewciomka obok kanapkę z serem, także na pewno to słyszycie. Nie uda Ci się, nie umieść cicho. To nie. Wiesz jak sushi. Mm-hmm. Teraz słychać, że coś przeżuwasz z boku. Bardzo śmieszne. Ciszę to słychać. Zjeść kanapki w spokoju. Poglełem Cię po plecach, teraz je zakrztuję ze śmiechu. Resztką chleba. No chodź, chodź, idź sobie. No już, przecież to żarty są, no. Przynajmniej nie trzaskasz szufladą, nie żelecisz workiem. Już ludzie się śpieją z Ciebie w komentarzach, że wiesz, jak ja robię jakiś hol, jest cicho, to znaczy, że lwa w domu nie ma.
Bardzo śmieszne. Czy nikt nie trzaska żufladą, nie zakłada worka do śmieci, ani akurat nie robi porządków w tej jednej sekundzie, kiedy ja nagrywam. Bez komentarza, bez komentarza. Ale dobra była zupa z parówką. Pyszna była zupa z parówką. Lew się przyznał, że bardzo się bał tej zupy, ale że finalnie mu smakowała. Jestem z siebie bardzo dumna. Ja z ciebie też, kocham. Bardzo, bardzo mi smakowała ta bardzo zupa. Nawet mi wyszła lepsza niż ta na stoku. No co? Ja nie jadłem tej na stoku, ale próbowałeś, jest pyszna. Próbowałeś i powiedziałeś, że ci nie smakuje. A, no widzisz, a ta mi smakowała. Idealna i serdelki z biedry idealnie się sprawdziły, nie? Idealnie, no. Super. Rewelacja, także... I dostałam od was już mnóstwo wiadomości na Instagramie, żeby podać przepis na zupę z parówką, ale wiecie, ja to tak robiłam pierwszy raz na oko, próbując odtworzyć. No ale to trzeba mieć, wiesz, pomidory. A, no trzeba mieć, tak, bo to wiecie, to są te pomidory, które nasi tatowie latem zebrali własnymi rękami z pola, niepryskanego pola, znaczy nie dzikiego, no takiego wiecie, niepryskanego pola pomidorów. A ja 16 kilo przerabiałam 2 dni, mi wyszło 6 słoików. True story. Ale zupa wyszła pyszna. Pyszna. Trzeba mieć również serdelek z Biedronki. Ziemniaki z Biedronki. I ostrą oliwę i ostrą przyprawę z Włoch. Włoską. Bo inaczej nie wyjdzie. Nie no, żartuję. Jak ustalę jakiś sprawdzony przepis, to... Skomponujesz, zrobisz jeszcze 2 razy, zapiszesz na kartce. Tak, wiesz, jak zrobię jeszcze 2 razy, się uda i wyjdzie tak samo, bo wiesz, że ja za każdym razem zmieniam i potem mi wychodzi inaczej. Więc jak już tak opatentuję... Najgorsze działanie, ktoś jest dobre i ci wyszło, to trzeba dokładnie skopiować to jeden do jednego. Ale ja nie umiem, bo ja nigdy nie wiem, jak to dokładnie robiłam. Gdzie jest moje ciasto zebra? Ciasto zebra, gdzie jest twoje? Zjadłem teraz, no. W dupie jest, no, to znaczy, gdzie jest moje ciasto. Chcesz iść sobie upiecz, co to znaczy, gdzie jest moje ciasto zebra? Mówię, że nie upieczesz. Ale byłeś niemiły, więc ci nie upiekłam. Upiekłam czekoladowe na święto. Dwa dni chodziłem po oszą składniki kupować. Ale potem byłeś niemiły dla słonia, więc słoń ci nie upiekł. Kiedy byłem niemiły? Przecież całe święta byłem miły i w ogóle. Widocznie byłeś niemiły, skoro słoń nie upiekł. A nawet myślałam, żeby dzisiaj ci upiec, ale jajka zużyliśmy. Ale całą resztę wszystko mam. To kupię jutro jajka. To kup jutro jajka, to ci upiekę. Nie wiem, bo to będzie po sprzątaniu, to ja. No co ma sprzątanie? Za 2 tygodnie, no bo wtedy znowu będzie trzeba sprzątać. Ciasto nie generuje bałaganu. Cały dzień sprzątałem. Ciasto nie generuje bałaganu. Nie? Nie. Lew generuje bałagan. Słoniuk! Przestań gadać głupoty, widzą. Dobra. Słuchaczom. Żegnam się, bo Lew mi jakiś film każe oglądać. Ja bym sobie ją pooglądała, ale Lewu się nie podoba. A cały sezon poprzedni ze mną oglądał. Przecież to fatalne teraz było. No, no fatalne, tak... no, ale to obejrzyliśmy pół odcinka, może się rozkręci. No, no poprzedni sezon też był fajny. Powiem ci to samo o Narcos w trzecim sezonie. Narcos akurat było nieciekawe. No, bo obejrzeliśmy pół odcinka. O nie, czemu ją oglądać coś z Mohamed Khalidow? To to? No, świetne będzie. A o czym to jest? No pokażę ci zaraz. A jaki to jest tytuł? Nie powiem. No powiedz, chcę im powiedzieć, co będziemy oglądać. Underdog. Albo nie będziemy. No dobra, słuchajcie. Pewnie nie będziemy. Pewnie nie będziemy. Pewnie będziemy oglądać You. You. No. Nie, mamy jeszcze panią Maisel, ostatni odcinek, ja bym bardzo chciała zobaczyć. No Boże, ja też. No nie mów, fajna jest pani Maisel. Świetna. Świetna jest, obejrzyjcie. I ten. Fleabag. Dobra, żegnamy się z wami, widzimy się Uziaki, jutro. Pa, pa!